Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider. Chciałem powiedzieć anniversary. 2013, dzień dobry. Lara się tutaj słania, bo wiecie co? Wchodząc do gry przed chwilą, byłem w takim miejscu, że ona się po prostu mi stoczyła w dół. I tu mamy taki punkt, więc stwierdziłem, że już dobra, już to pominę i tak się nie mogę cofnąć. Więc weszliśmy do wioski. Jakiejś wioski. I z tego co pamiętam, no nie jest ona zbyt dobra dla nas. Wiem, że będzie tu milion tysięcy przeciwników. Trochę się obawiam, ale wiecie. Damy sobie radę jakoś chyba. Dobra, tu mamy surowce. Trzecia część broni maszynowej. Ja chcę obóz. So much, chcę obóz. Right now. Czekajcie, dobra, to może tu jeszcze... A, tu nigdzie nie mogę się wdrapać, wleźć, nic takiego, nie. No dobra, ona... Dziwnie też chodzi, wiecie, dlatego, że się musi trzymać za bzusek. Aha, mamy Maxa. No to chyba tędy, no bo innej drogi to ja tutaj nie widzę. No cuchnie, zatykaj nos, idziemy dalej, kobieto. O, pochodynkę sobie odpaliła. Niezmiernie się z tego cieszę. Nie wiem, o co ci chodzi, proszę. Czy oni tu są nad nami? Ej, nie, oni kogoś tam mają, z naszych chyba, nie! Ja się nie zgadzam! Nein. No, niemiło, niemiło. Lara, czy możesz się pos... Aha, nie mogę tego zrobić, wiesz co... Cudownie. Dobra, czekaj, teraz będzie action! Lights, camera, action. Czemu nie mogę użyć instynktu przetrwania, przepraszam bardzo? Zamknęliśmy ich wioski. Nie rozumiem. Dlaczego ojciec Matias trzyma ich? Z powodu dziewczyny. No, dobra. Matias pewnie chce mieć kartę przetargową. Czekajcie, by tam przejść tam. Słyszysz to? Pójdę sprawdzić. Tak, idź sprawdzić, idź koniecznie sprawdzić, słuchajcie, idź sprawdzić, idź. O kurde, no, tam jest ich... Dlaczego? Skąd ty mnie wyczekał? Halo! Świetnie, no, Lara! Jak on nas... Jestem w konfuzji. Jak on nas niby zauważył, excuse me? Nie ma jej. Wystaw ten łeb. Wystaw ten łeb, powiedziałem. No i jak oni mnie tu... Skandal! Skandal, powiedziałem. Nie strzelaj! Ja z łuku chcę, ja nie chcę z innej broni, ja chcę z łuku. No. Wystaw łeb. Coś jeszcze, bo wiecie, nie chciałbym, żeby cała horda na mnie spadła zaraz. Tam jest. Pa. Dobra. Słuchajcie, chyba... Szukaj. Ulepszenia, super. No miło by było, gdyby nas nie widzieli od początku, no ale cóż. Czy to jest jako obu... A! Co to? Ja się wystraszyłem. Dobra, bierz to. No, idź. Przepraszam bardzo, dostałeś... O! Dobra, ja bym chciał najpierw wszystko zobaczyć, co my tu... Aha, biegać nie możemy. Dobra, Lara, spokój. A, tu jest jakaś droga i tam jest jakaś droga, noś. A, tu sobie leży. O, proszę bardzo, skrzyneczka, której nie mogę podnieść. Bo dlaczego bym mógł podnieść? Ja nie mogę podnieść. Dobra, idźmy tędy. Spinaj się, kobieto. No to nie wejdziesz tu? Naprawdę? Nie rób sobie żartów. No dobra, to chociaż weźmy to.
Skocz tu. No już nie przesadzaj, że taki delikatny skok cię rani. No idź. Ja pier... Świetnie, świetnie. No, chciałbym w to strzelić. Czy jest taka opcja? Co on sobie w to? Przecież wiadomo, że nie w to. Halo. Ej, patrzcie, to chyba... Czy ja zbudziłem grę? Bo nie mogę... Patrzcie, nie mogę myszką dojść. Ej, to są jakieś żarty. Czekajcie. Czy ja zbudziłem grę? I ona tak będzie teraz wisiała? Ej! Lara! No co mam... To jest jakiś żart! Ej, nie! No przestańcie! No nie mogę nią dać w dół bardziej, halo! Przecież tu, czy tu gdzieś jakaś może inna pułapka jest? Coś ten, tam? Cicho! Szukam przecież, żeby cię uwolnić! No to nie mogę w to! A tu nie ma innej opcji! Co to w to? A w to? Serio w to? Konfuzja w ogóle. Nie, serio w to? Ja byłem przekonany, że to trzeba... Ten sznurek taki... Dobra, nie mam pytań. No, no questions po prostu. Tu nie wejdzie, bo się... Dobra, musimy iść, czyli tamtędy w lewo, tam. Nie wierzę, słuchajcie, dzisiaj mój skill... pokazuje bardzo wiele. Bym chciał obóz jakiś, bo tam mamy dużo... Dobra, tędy, bo ty nie przeskoczysz, kobieto. Już, łapaj się za bioderko. Idziemy dalej. Jaki intrus, halo? Gin. Pokaż łepek, pokaż łepek. Dobrze. Żadnego intruza tu nie widzieliście. Cicho, sza. Nikt nas nie widział. Nie ma takiej opcji nawet. Halo. Dobra. O, fajnie. Dobra. I właśnie to jest to, o czym mówiłem. Ich tu będzie wyrastało z podziemi maksymalnie po prostu. Mamy to pociągnąć, czy tylko takie mam wrażenie? Nie, mamy to pociągnąć, dobrze. Właśnie. Przestań, Lara! O, dobra, kascenka. Alleluja. Już nie będzie kulawa. No, proszę cię, niech to zadziała, please. Lara, proszę, proszę, Lara, don't do this to me. O nie. Biedny kapitan. Czego ona szuka? O nie, to będzie bolało, nie. Fenomenalnie. Dzień dobry. Nine. Biedna. Ja bym, wiecie, tak jakbym teraz tak sobie hagnął, tak. O, Lara. Biedna Lara. Biedna Lara. No panno Croft, zbieramy się w sobie i do boju, halo. No. Będziemy mieć cały zapalające, właśnie. Dobra. Nice.
Rod chyba nas nie słyszy. Takie mam, wiecie, jakieś sadżeszczynsy. O, nie słyszy nas! Twój głos mówi co innego. Rod, nic mi nie jest. Gdzie jesteś, dziewczyno? W jakiejś wiosce koło ufortyfikowanego pałacu. Ja cały czas schodzę ze wzgórza. Jak udało ci się tam tak szybko dotrzeć? Długa historia. Widzę stąd całe miasteczko. Jesteś koło tej dużej bramy? Właśnie idę w jej stronę. To ta owca! Tak! Ognia! Ognia! Nie ma ognia. No i ja niewiernus, no i nara. Czyli dopiero to, co nas spotkało, to był preludium? No super, jak ja... Co? Halo? Ten mnie tu nawala stąd, precz mnie! To ci nie pykło. No a ten to czemu jeszcze ży... Skandal! Masz, płoń! A ten się skąd wziął, halo? Tu jeszcze kogoś widziałem, o właśnie. Nie, wyżej. Laro, wyżej! No jakie badyle, no! A czekaj, ty masz tam beczkę. O, patrz jak ładnie, widzisz? Nara! Grzyby. Jeszcze? No ja nie wiem, skąd wy się bierzecie tu? Wigilia jakaś była, Wielkanoc? Coś jeszcze? Są strzały, ja bardzo ich potrzebuję w tym momencie, coś tak czuję. Pewnie, że jeszcze! Heja banana! I co klniesz, patafiańcu? Matka ci nie nauczyła mówić? Dobra. Chyba wszystko! Nie, je... No chyba, żartujesz sobie. Tu. Dobrze. Okej. Okay. Czy my... Czekajcie, ja sobie zejdę teraz na dół i pozbieram, jeżeli cokolwiek będzie tu leżało, chociaż wątpię. Nie, bo oni wszyscy już deadli, no. Właśnie tu. Kurde, no. Dawaj. Odzyskuj, moja kochana, odzyskuj. No dobra, wejdźmy sobie do obozu, słuchajcie, dlatego, że mamy... upgrade. O, pięknie, umiejętności. Czekajcie, może w sprzęt. Nie tak, halo. Ulepszenia, czekajcie. To jest tylko wzmocnienie. Tu mamy coś. Patrzcie tylko. Stabilne. A jest jakiś większy magazynek na przykład? Widzicie, ja potrzebuję. Kurczę, słuchajcie, nie wiem co mam upgrade'nąć, może pozbierajmy sobie jeszcze trochę punktów. Ale mamy umiejętność do rozdania. Walka. Może go zabójczy cios czekanem. Kontra, ja tam, żebym jeszcze kontrował. To jest zablokowane, to też jest zablokowane. Dobra, czekajcie, to nie. Łowy. Ja z tych łowów, to patrzcie, jaka w ogóle tu bieda się zrobiła, nic nie biorę. Jakiś tak... Duży udźwig. Dobra, a więcej amunicji, tak. Doskonale, opanuj. Fajnie, to mi się podoba. I to, aha, więcej nie mamy, dobra. To będziemy mogli mieć chyba więcej ammunition, mam nadzieję. I teraz tak. My musimy dojść tam, dobra. No to w drogę, panno Croft.
Domyślam się, że tutaj na tym polu tej wioski całej jest milion tysięcy znajdziek, bo kiedyś, jak wiecie, grałem tak sam dla siebie, to wiem, że tutaj było dużo rzeczy. Natomiast no ja pewnie wszystkiego nie uniosę, w sensie nie uniosę, nie ten, nie znajdę. Dobra, strzały. Nie wiem, czy tam. Dobra, żyjesz, nic nie jest, spokojnie. O nein! Skąd to? Patałajstwo! Właśnie tu, Croft. Ten płonie... Czemu ty nie płoniesz? No już, proszę ładnie. Proszę ładnie wszyscy w trójkę płonąć. No, zbieraj z niego. Czyli tu coś musi być. Ja się obawiam, że my, słuchajcie, dzisiaj w tej wiosce spędzimy sporo czasu, bo ona jest nawet taka dość... dość duża. Pa. Kto to jeszcze? A to ten grzdyl! Chodź tu. Już płoniesz? Chyba płoniesz. A ty skąd? O, słuchajcie, o, no niestety nie. Jeszcze jeden. I jeszcze raz. Pa. No. Skończ płonąć, bo chcę się wyciągnąć wszystkie rzeczy. Możesz? Dziękuję. Bardzo się z tego cieszę. Dobra. Poczyliśmy boczkiem. O, tu coś może. Patrzcie, mamy coś. Uuu, la la la. Mamy. Cieszę się. Edo tradycyjny strój męski nie miał kieszeni. Inro były miniaturowymi pojemnikami, w których przechowywano rzeczy osobiste, czymś fajne. Starożytnego portfela. Powiem wam szczerze, że całkiem ciekawe. Dobra. Teraz tak. Czy tu już nic nie ma? Tam jest amunicja. Czy my tą amunicję chcemy? Może nie chcemy, ale chcę ten skok. Ja to uwielbiam, jak Lara się tak, o właśnie, tak hops. A nie? Chcemy amunicję, chcemy. Dobra. Słuchajcie, myślę, że jak sobie zrobimy takie Laro, ciszej. Jak sobie zrobimy takie, wiecie, zapasy, to to nie będzie aż takie złe. Tu mamy też jakąś amunicję. Bierz. Bierz, wszystko się nam przyda. Bierz, kobieto, bierz. Tu chyba już nic więcej nie ma. Tam po drugiej stronie pewnie jest milion tysięcy rzeczorów. No, ja wszystko przegapiam. Dobra, o tu są strzały. Weź, bo też dużo strzał stracił. A, mamy maksa. Dobra. Nie są. Do góry, a no. Lara. Raz i raz. Dobra. Dobra, mamy to. Coś mi mówi, że tu będzie ogromna walka. Ale mogę się mylić. Pięknie spadłem w dół. Właśnie o to mi nie chodziło, ale. Dobra, tu sobie utoruję. Tu sobie utoruję drogę. Mamy zapis. To mi się podoba. To oznacza, że się posuwamy ku przodowi. Do przodu, wiem. Dobra, tu... Jezu, ile rzeczy? Jedna część, jedna trzecia części broni maszynowej. Dobrze, bardzo się z tego cieszę. Nie będę ukrywał swojej radości. A tutaj co tu można zrobić? Nie, on teraz się cofnął. Nie, to się nie cofamy, panno Croft. Do przodu. Bo ja już czuję, że my naprawdę spędzimy za dużo czasu. Teraz tak, tu, skacz. Dobra. Bo tutaj widzę znajdźkę. A ja tą znajdźkę chcę. Skoro widzę, to chcę. Dobra. Tu mamy... Aha, tu mamy Max. Może warto sobie, wiecie, utorować przejście, bo... bo czuję, że... Będę potrzebował zwiewać. No okej. Tędy. Lara! Pójdźmy na drugą stronę jeszcze. Tu też jest... Zamknięte. I tu też są, patrzcie, zamknięte rzeczy. Dobra, bierz to ładnie. Aha, mamy maksa. Czyli dobra. A tu, tu już nie wiem. I tu. Dobra, surowce.
Jakieś trzy czaszunie. Tu mamy znowu to. Poczekajcie. Aha, i tu jest co? Możesz tu wejść? Mamy znajdźkę. Bardzo się z tego cieszę. To może pochodzić z czasów dynastii Yuan. Może to z zaginionej floty Kubila i Hana. Jaki pony? Chwila. To podróbka. Made in China. A już myślałem, że to będzie taki ładny pony będzie czy coś. Nie. Nie będzie ładnego pony. Czy mogę tam się dostać? Wiem, że ja może trochę ryzykuję. A czekajcie, jakbym na przykład strzelił wtedy, jak wtedy. Weź. Aha, nie. On nie weźmie pistoletu, bo co? Dobra. Nie wiem, czy to nie jest jakaś pułapka czasem. O, pewnie. Pewnie. Ale już zawsze nie wiem, jak to ten zrobić. Otworzyło się nam przejście. Jak to ten. Maćku, masz taki bardzo bogaty zasób słownictwa na dzisiejszym odcinku, że aż wszystko mnie szczypie. I ważne. Dobra, czy my się posuwamy do przodu? Bo ja już w sumie się zgubiłem. Tu jest jakaś brama. Nie wiem, czy ja, wiecie, czy wziąłem wszystkie amunicje. Czy wszystko pozabierałem. Ja tego nie wiem, no. I zaraz się okaże, że nie. I będzie mi pisać, Maciek, paruwo jedna, zostawiłeś 1 000 000 rzeczy. Pewnie tak będzie. No tu nic nie ma już, no. Słuchajcie, udajmy, że wszystko jest cudownie, pominąłem milion znajdziek. Słuchajcie, właśnie czasem jak dostaję komentarze, że och, ja nie mogę patrzeć jak... Grobowiec? No świetnie. Ja nie mogę patrzeć jak ty grasz, jak ty lamisz coś tam. Ale ja przecież powiedziałem, że ja zawsze będę lamił, więc... Więc to jest takie normalne, że ja lamię, wiecie. Gdyby przychodzić wszystko idealnie, to przecież to by było nudne. A ja wam dostarczam emocji, no co ty tu robisz, tu i tu też, tu, to halo. Kolejny. No chyba żartujesz sobie. Lara, ty płoniesz! Nie wiem, czego strzelam z pistoletu. Mnie zastanawia w sumie. Dobra, weźmy amunicję. Ej, co i tak dużo tu się naszło? Halo! Co tu się w ogóle dzieje, ty? Dobra, czy to już wszystko? Słuchajcie, jestem w szoku. Ja wszedłem tylko larą po skrzynkę, a napadła na mnie horda jakichś dzikusów. Co to ma w ogóle być? No dobra, to wszystko. Czy tu jest ten grobowczyk? Jakoś gdzieś coś ten w pobliżu? A jak ja mam to? No, Lara. Czy to tak się ten? Się wyważy! Tylko pytanie jest takie, czy ja chcę robić grobowiec, skoro pewnie w nim polegnę, bo tam są zagadki logiczne. O, tu coś jest. Jedziesz! Aha, i surowce mamy tylko, dobrze. Znaczy tylko, w sumie, dużo wpadło surowców. Tak, jesteśmy w pobliżu grobowca. I chyba jesteśmy nawet na dobrej drodze ku grobowcowi. Tak mi się wydaje. Pewnie polegnę, bo to są jakieś zagadki zawsze logiczne. I nigdy nie wiem, co mam potem robić. No i się... Compromitation! O Boże. Dobra, zabieraj to. Zabieraj to. Tak, mamy drabinkę. Ojej, gdzie ty weszłaś, kobieto? Czekajcie, tu... I co teraz niby? A czy mogę to na przykład to podpalić strzałą? Mogę. A, czyli to jest... O Jezus, jak... Gdzie... Ty się tam gdzieś złapiesz, excuse me? Chyba nie. Aha. Dobrze, poproszę o pochodnie. Dziękuję.
Tu mamy trójkąty i kwadraty. Czekajcie. No pewnie, i już widzę, jak ja ten grobowiec ogra... Ograby, bo wywuje. Co to tu trzeba? Zgaś to. Cie, moment. Wycelować, prawy przycisk myszy, no dobrze, wyceluj, proszę bardzo. Domyślam się, że muszę to zrzucić na taką odpowiednią ilość, żeby to się zniżyło, żebym mógł wejść tam, czy nie? Czekajcie. Rozpracowałem, bo szczerze wam powiem, że tego grobowca nie pamiętam. No dobra, tu widzę na dole jeszcze jest kanister jakiś. Ale on zjechał, moment. Czyli tak, trzy wystarczyły, żeby to zjechało. Natomiast co teraz dalej? Przecież ja po tej linii nie wejdę. Czy ja zrobiłem dobrze? A, bo może czekajcie, może trzeba dać czwarty. Nie, połóż go. Lara. No, ona jest ułomna. Proszę, rzuć sobie. Pięknie rzuciłaś. Pięknie, Lara. Pięknie, znaczy no. No, tylko żeby to było... Nie wierzę. Możesz to zrzucić tutaj, gdzie powinno to być. Chociaż nie wiem, czy to jest potrzebne, ale... No i co, rzucisz? Pięknie, dobra. Tylko teraz... Co ja tu mam zrobić? Pięknie. Ja się zawsze w tych grobowcach kompromituję. Mam się dostać tam, no dobra, ale to co, tędy mogę wejść tutaj jakoś? Tędy wejdziesz? Nie, tędy nie wejdziesz, moment. Tego się też nie złapiesz, a czekajcie, jakby tak to na przykład powyrzucać te kanistry. Puść, no puść. Jezu, będzie rzucała tym. Jak wiecie, o co chodzi, pojechać z tym na przykład teraz do góry, bo ja sobie tą platformę spuściłem. I może to nas wywinduje, może cztery kanistry są jakby ciężaru Lary, czy nie? Czy ja się mylę? Halo! Nie, to chyba nie. No pewnie było święte miejsce. A czekajcie, jakby tak zrobić tak... Aha, tak to nie wejdziemy. O mamuniu, nie, ja tego nie ogarnę. Czekajcie, może zróbmy tak. Trafisz? Sraczka! Mogłem te kanistry gdzieś na górę przenieść od razu. Bo jakby tak wiecie, tego jednego rzucić, to może by się delikatnie obluzowało, obniżyło, czy nie? Czy ja kombinuję za bardzo? No nie, to nic nie dało. Dwa chyba też nic nie dadzą. Mam takie wrażenie. Coś czuję, że ten odcinek się będzie dłuższy. Definitywnie. Leć. No ale on się tego nie złapie, nie ma takiej opcji. A jak dam 3, to w tym momencie automatycznie to leci w dół. Chyba, że ja muszę to tak na szybko. Sraczka. To teraz w tym momencie poleci sobie w dół. No, pięknie. Czy ja mam tu... Jak ja mam tam wejść? Ja nie umiem! Dawaj ten kanister. Dobra, muszę ją złapać, kiedy będzie się wznosić. No tak właśnie myślałem, tylko że... No teraz to nie ma opcji, patrzcie, hops, nie, tak to nie ma opcji. Dobra, więc zróbmy to tak, rzuć to tym. I teraz biegnij, biegnij! Tak, 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 I did this! Dobrze. Pięknie. Otwieraj.
Co zabrałaś? Studnia łez, punkt. O, mamy obu umiejętności, punkt. Czekajcie, a mogę teraz tą górą sobie tak fajnie zjeść, tak uiii, czy nie mogę? Mogę. Mogę, jak chcę robić Wii. Uwaga! Uiii, bum. Tu mamy też obóz od razu, ale to potem sobie zrobimy. Idź, idź, wyjdź. Ja chcę tą lata... pochodynkę. O, latarenkę chciałem powiedzieć. Latarenkę! Dobra. I teraz trzeba tu jakoś się... wspiąć. No, ale... o. Dobrze. Pięknie, Lara. Pięknie, jestem z ciebie taki dumny dzisiaj. Idź. Idź, piękno mojo, mojo, mojo. Dobrze. Nie! Jakbym w ogóle... nie... żebym się zląkł? Bo sama zapalisz świeczuszkę. Doskonale. Pochodnie! Nie mogę tego zrobić. No czego nie? Ja chcę, żebyś biegła. Nie mogę tego zrobić. Nie mogę tego zrobić. Gaś to. Gaś to! Dobra. Chryste panie, zgaś tą pochodnię. Dziękuję. Dobra. Słuchajcie, przypadkiem sprądowaliśmy grobowiec. Nie miałem tego w planach. Nie ukrywajmy. Bo my teraz do tej bramy. Widzę, że mamy 30 minut, to jeszcze może tak sekundkę, bo tak mi się fajnie gra, no. A jak wiecie, nagram na zapas, to potem nie będę pamiętał, gdzie jestem. Właśnie tędy, bo czekajcie, bo ja nie wiem, gdzie my mamy teraz przejść. Czemu się muzyka zmienia? Moment. Gdzie mam iść? Nie, tu byliś. Aha! Jak my tu przeszliśmy tak dookoła dziwnie jakoś? Nie, dobra, to już nie. Skacz! Dobra. Łukiem, mi się łukiem najlepiej jakoś... jakoś jedzie. To jest w ogóle, słuchajcie, dziwne, bo kiedyś to ja łuku nie znosiłem. O nie! Tu coś nas... Serio? A, żebym się wkopał! Myśmy odcinek kończyć. Myślałem, że to będzie zapis po prostu. Jakim potrzasku? W żadnym potrzasku nie jestem. Ani ja, ani Lara. Dobra. A to ten gnojak! Nie! Czekajcie, muszę... tylko czy ona znowu mi... Lara, czy ty... No dawaj tu, dawaj. No. Gin. Dobra. Kolejny? Dlatego było tyle amunicji tutaj. Dlatego było tyle amunicji! Macie, dlaczego ty nie przewidziałeś tego? Sio? Jeszcze? Kurde! Co tu się wydarza? Dobra, tu gdzieś jeszcze strzela do mnie patakiem, tu. Żegnam. Chyba koniec, słuchajcie. O, tu była amunicja, a ja taki ślepy. No nieważne. Dobra, strzały mamy full. Słuchajcie, najważniejsze są surowce z tych gogańców. Mamy 1300 punktów surowca, wow! No to powiem wam szczerze, że jestem happy. Ich bin happy, czy jak to tam się po niemiecku? Czekajcie, tu też gdzieś leżeli, ale ja ich nie widzę już. Dobra, wchodź do góry. Wchodź do góry i będziemy kończyć, bo to był zapis, także... Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Ja z Larą, no jakoś sobie radzimy, słuchajcie. Jestem aż sam w szoku. Że sobie radzę. To jest dziwne, wiem, to jest dziwne. Czekajcie. Nie! Ona i ten jej dziwny marsz pogrzebowy. O,
tu są przejścia. Hmm. No dobrze, słuchajcie, no i widzicie, i miałem kończyć, no, także... Tu chyba już niczego więcej nie ma, ewentualnie coś w tych domach może być. Trzeba pochodzić i poplądrować troszkę. Tutaj nie ma wejścia, pięknie, Maciek. A strzał nie mogę, bo już mam maksa. O, dzik, dzień dobry, a pan dzik jest dobry. O, dobra, tu jeszcze mamy amunicję, ale też mam maksa. Tak, słuchajcie, będziemy sobie dzisiaj kończyć. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Mnie się podobał, ja kocham Tomb Raidera, czuję się w nim super i wiem, że na pewno po 2013 będzie Rise. Na pewno będzie Rise, tak zwany na ślepo. Też widziałem ostatnio dyskusja, była w komentarzach, dlaczego na ślepo. Na ślepo otóż, że gdyż, ponieważ jeżeli gram w jakąś grę po raz pierwszy, to gram w nim na ślepo, no bo nie wiem, gdzie iść, gdzie się poruszyć, gdzie coś jest, tak jak na przykład jest tutaj. Także tu jest... Powiedzmy na pół ślepo, bo grałem w nią dwa razy kilka lat temu, więc tak jest. No, także kończymy na dzisiaj. Byłem z wami ja, byłem z wami Lara. Panno Croft, proszę się uśmiechnąć. I słyszymy się w kolejnym odcinku już za tydzień, także trzymajcie się, cześć, buziakuję was, pa, pa, do następnego!